Dzień dobry Państwu. Dzisiaj miały być kolejne eksperymenty z napowietrzaniem kompostu, ale potrzebuję do nich słońca, a aktualnie słońca nie ma od paru dni. To znaczy czasem jest, ale dzisiaj nie ma. Co chwilę pada. I to tak pada, że i tak nic nie podleje, tylko mi przeszkadza, więc myślę, że to wszystko specjalnie. Teraz pada mocniej. Także spróbujemy ogarnąć po raz 89 w tym sezonie pomidory. Coś tam trochę posypać mączką bazaltową. Nie ma to dużego sensu jakoś tam teraz w deszczu, ale mamy jej tyle, że mogę sobie sypać i sypać nawet codziennie, jakby mi się chciało. No i chyba będę się zwijał. Dopiero przyjechałem i widzę, że jakiś ptaszek uwił sobie gniazdo przy samej przyczepie. Widziałem tam otwarty dziób pisklaka. Także zawijam się stąd i nie przeszkadzam im. Zaczynamy dzisiaj zabawę od dokonania ofiary całopalnej z zarażonych astrów. W intencji tego, żeby żuk przestał ciec jak durszlak, bo nie wytrzymie. Posypane tutaj brokuły, bo niby ślimaki tego nie lubią. Posypany ten pomidorek, co był taki byle jaki. Tutaj też brokuły, a reszta pomidorów dostała to pod krzaki. Wygląda to, jakbym to po prostu posypał cementem. No zobaczymy, co z tego będzie. Niby owady nie lubią tej mączki i sypie się nią, jak już jest po odlotach pszczół i tak dalej. Ja właśnie widziałem, jak sobie tutaj konik polny po niej skakał, także nie wiem. Mówili też, żeby to robić w maseczce, ale nic to się nie pyliło. Może przez to, że ona złapała trochę wilgoci w tej folii, trochę się zaczęła zbrylać, no nie wiem, tutaj taką. Po raz kolejny dzisiaj pada, także chyba na dzisiaj się zawijam, ciąg dalszy jutro albo pojutrze. Dzień następny, słońca dalej nie ma, ale za to jest 5 sadzonek arbuza Janosika. Marcel już nie miał ich gdzie pchać, więc mi podarował. Nikt nic nikomu nie dał. Znalazłem to przy drodze. Znalazłem tam również taką oto miskę i doniczki. 3 arbuzy pójdą do doniczek, bo widziałem u Marcela, który wcale nie dał mi żadnych sadzonek, że w donicach mu rosną lepiej niż w ziemi, więc spróbuję, chociaż nie wiem, o co im tu chodzi dokładnie u mnie, ale generalnie te, które mi dał teraz, są większe niż te, które mi dał wcześniej i rosną u mnie, oprócz jednej, której się podoba. No i niestety wsadzimy je do takiej tu jakieś tam zwykłej gotowej ziemi, którą kupiłem po drodze. Już mi się nie chciało wracać do miasta. Nie miało to zbytniego sensu przepalać tyle zupy, żeby kupić jakąś tam ekologiczną ziemię bez torfu. Chociaż może ta też torfu nie ma. Wolę nie sprawdzać. No, także to jest pierwsza misja na dzisiaj. Wsadzić te arbuzy, a potem zobaczymy. Patrzcie, jak pryzma siadła sobie. Jak to zwykle bywa z kompostem, nawiezione było po same kule i już jest znowu do połowy tylko. Zaczynamy tutaj, bo chcę się czymś pochwalić. Znaczy, wielki sukces z 2 paczek nasion, tam kilka nasturcji, z czego aż jedna zakwitnięta,
łącznie jednym kwiatkiem. Także jak na nas tutaj, to sukces. Telefon mi się rozładował. Muszę to nagrywać aparatem, że będzie trochę trzęsło, ale już wszyscy powinni być przyzwyczajeni. Dynie po tych deszczach tutaj trochę ruszyły. Albo po deszczach, albo po gnojowie, albo i po tym, no ale niech będzie, że po deszczach. Nie wszystkie to są te same dynie, a na przykład ta jest taka duża, a ta jest taka mała. No ale cóż, wydaje mi się, że tam dalej jest dużo więcej obornika niż tutaj z przodu, więc może to jest przyczyną, ale dynie tutaj dostały tą gnojówę z obornika, więc może im się poprawi. Te astery tutaj kupione na giełdzie też mi się coś zaczynają nie podobać. Nie wiem, czy nie złapały tego samego wirusa co tamte. Tamte wczoraj spaliłem. Chyba jest, został tam jeden, którego przeoczyłem, ale wydaje mi się, że jest zdrowy, więc na razie go zostawię. Dosadziłem tutaj dzisiaj tych nagietków. Walczyłem z mrówkami, które oczywiście zrobiły tam morowisko, także drugą tackę zostawiam na jutro. Potrząsłem nią tylko, żeby miały czas się wynieść. Ziemniaki coś ruszyły, też jest ich coraz więcej. Nie wiem, mam nadzieję, że zima nie przyjdzie szybko, to może jakoś te ziemniaki pojemy. Widziałem, że ludzie już mają swoje młode, a tutaj ledwie zaczynają wyłazić spod tej słomy. Także jak zwykle wszystko później, słabiej i tak dalej. Te dnie też tak sobie, a tamte dwie już spoko. Te dwie też jakoś dobrze w porównaniu do reszty. Po arbuzie już prawie nie ma śladu. Jarmuż zaczął wyłazić. Będę próbował go trochę pikować, rozsadzać, nie wiem, może zobaczę. Ściągam nosem, bo nosiłem słomę. Kalafiory też wy już zbieracie, a ja nadal czekam. Tutaj pozbierana cała rzodkiewka do końca i wysiana nowa już zaczyna wychodzić. Zostaniemy chyba hodowcami rzodkiewek, bo to jedyne, co tutaj dobrze rośnie. Tutaj te arbuzy w zdobycznych doniczkach. Aha, tamte dwa dosadziłem w dyniach i nie pokazałem oczywiście. To jest ten jeden aster, co się tu ostał, co go przeoczyłem, ale nie wiem, chyba też go wyrwę, bo wydaje mi się, że już zaczyna się marszczyć mu ten liść. Pomidory. No nie znalazłem już więcej takiego z tą suchą, z gnizdą wierzchołkową. Mimo, że miały wilgotno, to wbrew sobie je podlałem i nie wiem, chyba to było to. To znaczy, podlałem jej wczoraj i dzisiaj. Jutro chyba nie podleję, bo mnie tu nie będzie. I potem podleję znowu. Krzaki wyglądają ok. Nie wiem, jaka to odmiana tutaj, ale no jest taki i wygląda, że nic mu się nie dzieje. No, widzę nawet, że ta nasturcia w foliaku też zaczyna kwitnąć, także będą aż dwie. Szał. Bazylia z Lidla coś tam też zaczyna powoli odżywać. Najpierw coś się mocno żarło, ale widzę, że wierzchołki już są w miarę ok. O dziwo, druga partia śmierdziuchów również żyje. Po
pierwszej nie ma śladu. O, a tutaj jeszcze. A bazylia amerykańska, czy jakaś, która na początku to były takie malutkie siewki. Znikła zupełnie, ale coś tam namyśliła się i powróciła i sobie teraz ładnie rośnie. Z buroków to chyba była cała taśma. Trochę wzeszło i nawet coś tam zaczynają rosnąć. Myślę, że tak na jeden słoik do kiszenia albo na jeden obiad. Papryki stoją w miejscu. Całkowicie zupełnie nie chcą rosnąć. Z tej papryki wyrosły. Znaczy, ona była w doniczce, tutaj jakieś takie dwa. To nie wiem. To chyba chwasty, nie? Dam mi jeszcze chwilę. Zrobię sobie chyba zdjęcie i zapytam się Google'a, co to, ale pewnie mi powie, że pokrzywa, jak zawsze. Prawie każda roślina, którą to próbuję rozpoznać, w Google wychodzi jako pokrzywa. Ostre papryczki też wyglądają jak nieszczęście. Tu na jednej takie tam coś się tu jej wyłazi, ale rosną. To też tu się uparły, że wszystkie wyrosną po jednej stronie, aż się przegięły. Ta grządka jakaś taka nieudana. Tu jest praktycznie sama ziemia z wykopu pod Gajorką, więc może, nie wiem, może to to. Za to czoski i cebula i szczypior rosną nieświetnie. No dzisiaj to najwięcej się zeszło na włożenie gałęzi, czego nie nagrywałem. Ale mamy z Marcelem jakieś tam nowe źródełko gałęzi. Będziemy je sukcesywnie do sierpnia sobie wozić, zbierać na kupę. A potem spróbujemy wynająć jakiś młynek na dzień czy dwa, narobić tych zrębek. I będzie wielka akcja poprawiania ścieżek, zaszczepiania grzybni. Tymczasowo wydaje mi się, że to, co tutaj jest do ogarnięcia, to jest ogarnięte. Pozostało tylko prawić, podlewać i może w końcu coś pozbierać i zjeść. No i chyba powoli będę się brał za to ogrodzenie. Bardzo mi się nie chce, ale muszę to zrobić. No i za tą altankę. Możliwe, że coś się w tym miesiącu już z nią ruszy. Także co? Może w tygodniu będą jakieś filmy z zadupia, z walki z ogrodzeniem, albo spróbuję sobie zrobić taki mały zlew, żeby było łatwiej mi obmywać warzywa, które tutaj zbieram, a nie pod pompą. Zobaczymy. Coś tam będziemy robić na pewno. Także do widzenia.